Uszanowanie, witam. To film o Viewer Passach. Mam nadzieję, że postaram się, żeby był dosyć szybki. A tu obrazek, który mi się dosyć podoba, ponieważ chciałem wam pokazać, że w zasadzie nawet jakieś takie skiny z jakimiś takimi naklejkami. O, można se snajpić na małpie. I one będą schodzić często nawet za 2 razy większą cenę, niżeli jest. To jest dziwne dosyć. Nie powiem, że nie, ale jakby tak można, więc jakby może niekoniecznie na małpie, może gdzieś indziej. Jeżeli macie ochotę wejść, posprawdzać sobie coś. Code Zone, link w opisie. Tyle w temacie. Działa. To też z małpy. Za ile? Chyba 16 zł. To jest dosyć dobrą ceną. Albo 17, nie pamiętam. Viewer pasy. A więc, dzisiejsza cena Viewer pasa z Kopenhagi. Powiedziałbym, że jest ustabilizowana. Tak to nazwę. Chociaż ja osobiście powiem w ten sposób, że traktuję. Ja powiem o moich odczuciach co do tego. Ponieważ cena ogólnie spadła. Tak to nazwę. Co nie za bardzo mnie boli. Wręcz bym powiedział, że niemal wcale. W sensie nie za bardzo mnie to interesuje. Dlaczego? Ponieważ dla mnie w Viewer Passie nie jest ważne to, jaki numerek jest tu. To może być każdy numerek. Jakby tak jak mówiłem wcześniej zresztą, że dla mnie osobiście ten numerek, który się wyświetla tu, jeżeli jest za duży, no to pewnie zachęci mnie do sprzedaży. Ogólnie mam go w dupie. Dlaczego? Ponieważ viewer pasy były dostępne na rynku przez bardzo krótki okres. Naprawdę, gigantycznie krótki. Jakby wręcz bym powiedział, że był to jakiś Blitzkrieg Valve. Że po prostu wrzucili je i nagle je usunęli. Co sprawia, że jakby to, ile viewer passów istnieje, no jest dosyć ograniczone i nie jest to największa ilość. Wobec tego dla mnie, ja, jeżeli chodzi o mnie osobiście, traktuję viewer passy jako zwykły long term. Kupuję sobie viewer passy, no i zwyczajnie trzymam je sobie aż kiedyś. No to jakby niech mi trzymają pieniądze. O, w ten sposób. Gdybym ogólnie rzecz biorąc chciał dzisiaj dokupować Viewer Passy, bo powiem, że te żetonowane to nawet bym dzisiaj uśredniał. No gdyby nie fakt na to, co aktualnie mam do robienia z pieniędzmi. Gdybym miał wolne środki, pewnie jakieś chciałbym wrzucić Viewer Passy, zrobiłbym sobie buy order, tylko nie jestem przekonany na 100%, że taki buy order zakończyłby się pomyślnie, po prostu, nie? W ten sposób. No bo jednak mimo wszystko nie najwięcej sprzedaży na tych buy orderach się dzieje. Więc nie byłbym tego taki pewny. W ogóle viewer passy mają nawet swoich jakichś, że tak to powiem, osoby, które wierzą w nie. To jest dosyć ciekawe. Tu ja nawet takie większe dni, jeżeli chodzi o zakupy, miały miejsce. Jeżeli kiedyś Steam mi pozwoli, to chętnie to odpalę i pokażę. No i co? Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o viewer passy, o, to chyba tu? Nie, tu, nie. Tu. Gdzie to było? Panie, o tu. Jeżeli chodzi o viewer passy, dla mnie, jeżeli chodzi o to, dlaczego ja je kupowałem, dlaczego ja je trzymam, dlaczego ja je mam, no to jakby czekam po pierwsze na koniec Kopenhagi i zobaczymy, co się z nimi będzie działo długoterminowo, bo jakby raczej viewer passy, to jest też coś ciekawego, bo jakby one pewnie będą dosyć mocno splecione ze sukcesem samej w sobie Kopenhagi. Jakby jeżeli Kopenhaga będzie odnosiła sukces, to niestety, ale Kopenhagę, niestety, ale viewer passy pewnie też. Więc jakby to jest najgorsze, że jakby nie da się oddzielić viewer passów od Kopenhagi samej w sobie. To jest dla mnie złe. Jakby inwestując w te viewer passy, mimo wszystko jednak sukces Kopenhagi będzie pewnie oznaczał sukces tych viewer passów, a totalna porażka Kopenhagi będzie oznaczała nie najlepsze wyniki viewer passów. To też nie wydaje mi się, że jeżeli Kopenhaga się załamie, to viewer passy się załamią, bo jest ich po prostu zbyt mało, ale to, żeby one rzeczywiście odnosiły sukces, no to będzie zależało od sukcesu Kopenhagi. I ja powiem w ten sposób. Dla mnie, jeżeli chodzi o viewer passy, no to jest to samo, co ja rysowałem z tym long termem. To jest powiedzmy okres, kiedy ja kupowałem. Można by było go nawet narysować tak, że to jest okres, kiedy ja kupowałem viewer passy. I dla mnie celem jakby viewer passów jest to, aby one przetransportowały moje pieniądze do tej linii. To jest jakby cała linia ceny. Cena może być jakby, wiecie, może być tu, może być tu. A to, w jaki sposób zostanie to przetransportowane? Jakby celuję w to, żeby była gdzieś w tym zakresie, nie? To by było dla mnie spoko.
A to jak to zostanie przetransportowane? Tu jest gdzieś tam okres X, w którym kupowałem, tu będzie gdzieś tam ten moment Y. Czy to będzie tak transportowane, no nie? Czy to będzie tak transportowane? Czy jakkolwiek nie będzie ta krecha wyglądała? Czy tak będzie wyglądała? No tak nie będzie wyglądała, no bo wykres się nie cofa. Ale rozumiecie, o co chodzi ogólnie, że jakby dla mnie viewer passy, jeżeli o nie chodzi, to jest po prostu nośnik pieniędzy, który nie jest w żaden sposób moim finansowaniem. Jakby nie interesuje mnie to, ile, żeby, tak jakby, one nie potrzebują robić czegoś takiego. Jeżeli one nawet zrobią mi coś takiego, potem zrobią tak i potem na końcu zrobią to, to jakby to jest dla mnie sukces. I tyle. Więc to jest moje podejście. Ono takie było od samego początku. A gdybym dzisiaj miał powiedzieć, czy ktoś powinien dokupować viewer passy, czy nie, to bym powiedział, że powinno się, według mnie się jeszcze można z nimi wstrzymać. W sensie one są dosyć ustabilizowane aktualnie, tylko nie wiem, czy jeszcze nie będzie jakiegoś większego zapomnienia na nich. Czy jeszcze ono się po Kopenhadze nie może w jakiś sposób pogłębić. Czy jeszcze nie odejdzie tych ludzi od nich. Bo one nie są nahypowane, w sensie one nie mają tego... One nie są itemem luksusowym, o to chodzi. Więc jakby z mojej perspektywy one jeszcze naprawdę mają i przestrzeń do spadku, która naprawdę może zaistnieć, ale też nie zdziwię się, jeżeli po Kopenhadze po prostu one będą się troszeczkę poruszały na wyższych poziomach, nie? Jeżeli chodzi o cenę. Jakby... Nie ma według mnie tu jasnej recepty. Jedyne co jest receptą, jeżeli chodzi o viewer passy, to takie traktowanie ich nierzeczeniowo. W sensie, czy one będą tańsze z jakimś okresem, czy one będą od tego momentu już w stagnacji. To jest jedno. Według mnie ogólnie, żeby te viewer passy były jakby... Najważniejsze dla mnie jest to, żeby one w ogóle jakkolwiek były używane. Żeby jakkolwiek te viewer passy po prostu miały takie realne zainteresowanie. No bo wtedy będzie ich mniej po prostu, jakby to jest to. I według mnie ogólnie niestety, ale ten item jest trochę za bardzo w rękach spekulantów. To jest właśnie to, że on jest za bardzo w rękach inwestorów, zwyczajnie. Więc to też jest coś, co będzie ten item z czasem pewnie ograniczało. Chociaż jakby no ja też patrzę na niego, że ten item nie ma u mnie leżeć rok. On nie ma u mnie leżeć 2 lata, ani 3, ani 5. Jakby on ma leżeć nieograniczoną ilość czasu. Jakby czy to będzie 7 lat czy coś. Jedynie co to, jeżeli wystąpi jakaś cena na nim, która mnie zachęci do jego sprzedaży, to chętnie to wykonam. Ja akurat jeżeli chodzi o long termy, to jestem dosyć mocnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o trzymanie. Jakby cena mnie nie przeraża, ani nie rzucam się do ratowania swoich inwestycji, bo jakby nie ma co ratować, jakby robisz ruchy w jakimś okresie, no to jakby liczysz się z tym, że możesz kupić coś drożej, sprzedać taniej, nie? Jakby po prostu, no to tak to działa, no. Jakby nie wiem, ja nigdy 99% inwestycji, które mi kiedykolwiek spadły, nie zostały u mnie sprzedane na stracie. Wręcz bym powiedział, że to jest jakiś ułamek inwestycji, które sprzedałem na stracie. Jakiś turbo ułamek po prostu. A większość w ogóle, to też z drugiej strony, że jakby większość rzeczy, które kupiłem i spadły, koniec końców oddały. I to nie mówię o swojej skuteczności. Tylko mówię jakby tak, jak działa rynek, nie? Jakby rynek chcecie wywieźć. To jest jakby ulubione zajęcie rynku. Jakby rynek chcecie po prostu zrobić w chuja. On ci chce pokazać, że już jest kurwa koniec, żebyś już powiedział, dobra, okej, jest koniec, wyciągnijmy co mamy i róbmy rzeczy dalej. I jakby ja też powiem, że z perspektywy zarządzania pieniędzmi, sprzedanie viewer passów z mojej perspektywy jest kurwa niesamowicie w ogóle opłacalne. To jest chuj opłacalne. Jakby jeżeli ja bym wyciągnął teraz te pieniądze i zaczął z nimi robić ruchy, tak jak w zasadzie robię, z innymi kwotami, to bym dużo więcej zarobił, niżeli to. Tylko jakby chciałem po prostu mieć taką lokatę w ich postaci. Na dłuższy okres zostawioną. Jakby, czy to jest najbardziej inteligentna rzecz, jaką można robić? No nie, no jakby nie jest to najbardziej ekonomiczne podejście, jakie można mieć. Ale wydaje mi się jakby, że mogę sobie pozwolić na taki zakup i jakby nawet
gdzieś tam w takiej perspektywie trochę dziwnej sobie go trzymać. To na tyle. A czy was zachęcam do zakupu tych viewer passów? W ogóle czy zachęcam was do zainteresowania nimi? Nie wiem, może jeżeli będą tańsze. Może jakby, chociaż jakby wydaje mi się, że przed nimi jeszcze dosyć duże wahania są, nie? Tak bym powiedział. Lepiej się zająć innymi rzeczami. Tak bym to powiedział. Więcej to pożytku przyniesie, niżeli zajmowanie się tym, ile kosztują aktualnie viewer passy. Dla mnie, no mówię, dla mnie to jest czysty long term. Jakby niech sobie leży, niech sobie oddycha i niech sobie będzie, nie? W ten sposób. Taką mam opinię. To na tyle. Jo.